Mówi się, że nie od razu Rzym zbudowano. I dokładnie takie same słowa można by wypowiedzieć także na temat Wawelu. Wielka, renesansowa przebudowa najsłynniejszej rezydencji polskich królów zajęła niemal 50 lat. W całości nie ukończono jej zresztą nigdy. Projekt zainicjował na samym początku XVI stulecia dzisiaj dość zapomniany władca, Aleksander Jagiellończyk. Kontynuował go brat i następca tego monarchy, Zygmunt Stary. Przedsięwzięcie wymagało odważnej wizji, ogromnego wysiłku i imponującej ekipy. No ale chyba przede wszystkim wymagało pieniędzy. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim, ile właściwie kosztowało zbudowanie Zamku Królewskiego na Wawelu? Wzgórze Wawelskie, na którym zaczęły się dzieje Krakowa, było zapełniane gmachami, przebudowywane, niszczone i uprzątane po rozmaitych katastrofach przez przeszło 1000 lat. Na kartach mojej książki Wawel Biografia starałem się przedstawić całą tą zawiłą i fascynującą historię. Dzisiaj skupię się jednak tylko na jednym szczególnie ważnym etapie. I na tym, jakie wydatki wiązały się z wzniesieniem Wawelu, który znamy obecnie, a więc nowoczesnego kompleksu pałacowego z doby renesansu, który pod wieloma względami prześcigał nawet domy królów Francji czy Anglii. W pewnym uproszczeniu mówi się, że Wawel został zbudowany przez Zygmunta Starego. Rzeczywiście król nadzorował i finansował budowę przez niemal całe swoje panowanie. Gdy wstąpił na tron, był to rok 1507, prace dopiero się zaczynały. W 1548 roku, gdy umierał, zresztą w jednej z izb wawelskich, zamek pachniał zaś świeżością, a wiele planów wciąż czekało na realizację. Zygmunt był jednak inwestorem, czasem też pomysłodawcą, ale nie budowniczym. Nad postępem robót czuwali urzędnicy, nazywani wielkorządcami oraz podrządcami. Im z kolei podlegali szefowie przeróżnych ekip, odpowiedzialnych za poszczególne odcinki pracy. Roboty murarskie w skrzydłach zachodnim i północnym, a więc w tych częściach rezydencji, które przerabiano najwcześniej, powierzono mistrzowi Eberhardowi Rosenbergowi. Przy skrzydle wschodnim, tak zwanym muratorem królewskim, był inny Niemiec, mistrz Benedykt, znany już z przebudowy pałacu w Piotrkowie. Detale kamieniarskie i wykonanie krużganków leżało w gestii osobnych zespołów, pod kierunkiem kolejno Franciszka Florentczyka, Bartolomea Bereciego i Mikołaja Castiglione. Należałoby jeszcze wspomnieć mistrzów ciesielskich, Krzysztofa w skrzydle zachodnim i północnym oraz Bartłomieja w tak zwanym trzecim pałacu, czyli najnowocześniejszym i najpóźniejszym gmachu wschodnim. Każdy z tych ludzi po części był twórcą nowego Wawelu, a lista ciągnie się dalej. Pałac nie powstałby bez pracy wszystkich członków ekip, podporządkowanych wymienionym mistrzom. Do tego bez malarzy, kaflarzy, stolarzy, brukarzy, czy nawet bez ludzi odpowiedzialnych chociażby za skrapianie nowych posadzek piwem, w ramach osobliwego sposobu polerowania. Profesor Marcin Fabiański, którego poprosiłem o komentarz w tej sprawie, ocenia, że przy budowie renesansowego Wawelu łącznie pracowały niewątpliwie setki osób. Wszystkich rzemieślników i robotników było prawdopodobnie nawet ponad 1000. Sporo wiadomo o pensjach, jakie otrzymywali ważniejsi budowniczowie pałacu. Garze wypłacano zwykle co tydzień, choć praktykowano też rozliczenia ryczałtowe, zwłaszcza na późniejszych etapach budowy. Mistrz Benedykt w ciągu miesiąca zarabiał 8 florenów, czyli 240 groszy. Zgodnie z przelicznikiem, 1 floren równa się 30 groszy. Natomiast zatrudniani przez niego murarze od 40 do 60 groszy. Słabiej wynagradzano cieślów. Mistrz ciesielski Bartłomiej otrzymywał połowę garzy głównego muratora. Było to 120 groszy miesięcznie. Jego pracownicy zarabiali zaś od niespełna 30 do 50 groszy. Można też przytoczyć na przykład pensję malarza Hansa Dürera. Młodszy brat sławnego Albrechta początkowo zarabiał tyle samo, co główny cieśla – 120 groszy. Garze podniesiono mu, ale dopiero po tym, jak się wykazał. Jaka była faktyczna wartość wymienionych pensji? Na pewno nie chodziło o pieniądze wielkie, nawet w wypadku naczelnych realizatorów monarszej woli. Dla porównania wysocy urzędnicy dworscy zarabiali miesięcznie powyżej 450 groszy, a szczególnie cenieni lekarze
nawet 1800. Z kolei szeregowi członkowie Królewskiej Orkiestry dostawali po 100 groszy, niewiele mniej od głównego malarza i mistrza ciesielskiego. Kwoty można próbować też przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, posługując się metodą opracowaną przez profesora Zbigniewa Żabińskiego. Sposób polega na porównaniu cen żywności potrzebnej do codziennego wyżywienia. Zgodnie z nim jeden floren z lat 20. XVI wieku odpowiada kwocie mniej więcej 800 dzisiejszych złotych. To zaś oznacza, że mistrz Benedykt zarabiał miesięcznie około 6500 zł z 2022 roku, a mistrz Bartłomiej i Hans Dürer po 3250 naszych złotych. Tutaj zastrzeżenie, że kwoty przeliczam na rok 2022, bo wtedy pracowałem nad moją książką Wawel Biografia. Głównym wykonawcą król niekiedy kazał też wręczać premie, na dowód swojej satysfakcji. Te nie były jednak wypłacane, jak moglibyśmy podejrzewać, w monetach, lecz w futrach albo w kawałkach drogiego sukna. Pensje szeregowych murarzy wynosiły odpowiednik 1100-1600 dzisiejszych złotych. Natomiast co do cieśli, były to kwoty od 800 do 1350 zł. Ci ludzie nie mogli liczyć na żadne dodatki. Jeszcze gorzej byli wynagradzani miejscowi robotnicy, najęci tylko do dorywczych zadań. Im płacono jednak ryczałtem, a kwoty rozdzielali potem, wedle własnego uznania, kierownicy robót. Ogółem przy budowie Wawelu trudno było zbić fortunę. No chyba, że występowało się w roli monarszego kredytora. Dużo większe wydatki wiązały się z zakupem materiałów niż z wynagradzaniem twórców rezydencji. Ogromny pałac wymagał wprost niesamowitej ilości zróżnicowanego budulca. Przykładowo tylko w 1526 roku zakupiono 25 tysięcy dachówek, a rok później już ponad 40 tysięcy, w tym 13 945 zielonych, 13 980 błękitnych, 7800 żółtych i, uff, to już koniec listy, 4925 białych. W 1535 roku do zaledwie kilku wnętrz sprowadzono 3500 płytek podłogowych. Poza tym w tym okresie budowy zakupiono tysiące bloków kamiennych i łącznie setki tysięcy cegieł. Kamień był złożony z kamieniołomów odległych nawet o 60 km. Cegłę wypalano jednak w kilku zakładach rozsianych wokół Krakowa. Zapewniali ją ludzie dobrze ustosunkowani na dworze królewskim. Na ceglanym biznesie dorobił się chociażby osobisty krawiec Zygmunta Starego. Chodziło o kwoty niebagatelne. Na przykład w roku 1524 główny murator, mistrz Benedykt, zarabiał 8 florenów miesięcznie, ale zużyta przez niego cegła kosztowała 542 floreny, 68 razy więcej. A nie był to wcale, warto podkreślić, okres najintensywniejszych prac budowlanych. Poważne wydatki wiązały się z zakupem materiałów wykończeniowych. Przykładowo na potrzeby malowania zachodniego pałacu nabyto 38,5 kg błękitu górskiego oraz ultramaryny i 40 kg grynszpanu, a także znaczną ilość złota w płatkach, cenionego na przykład jako ozdoba stropów. Nie można też pominąć ogromnych kosztów związanych z wypełnieniem okien. Do każdego zużywano nie kilka szyb, jak można by sądzić, ale kilkaset. Duże okno pałacowe wymagało aż 400 szybek. Do niektórych montowano ich zresztą więcej, chociażby 550. Decydowano się na drobne szybki, ponieważ nie istniała jeszcze żadna alternatywa. Szkło walcowane w szerokich i cienkich taflach wejdzie do użytku dopiero w XVIII stuleciu, a na szybkie w produkcji szkło płaskie będzie trzeba poczekać do XIX wieku. W dobie renesansu dostępne były tylko względnie drobne i nierówne, ręcznie wydmuchiwane tafle. Szkło wciąż stanowiło wówczas jeden z najbardziej luksusowych materiałów budowlanych. Przynajmniej jeśli chciało się je zastosować na szeroką skalę. Wystarczy stwierdzić, że w latach 1510-1511 zakup kilku skrzyń zawierających 25 tysięcy szybek w różnych formatach obciążył skarb wielkorządowy na kwotę
2210 florenów, a więc równowartość ponad 2 milionów złotych z 2022 roku. Znane materiały archiwalne pozwalają sądzić, że szkłem wypełniono wszystkie okna pałacu na Wawelu. W każdym razie w zachowanych dokumentach nie ma mowy o jakimkolwiek innym materiale. Był to pokaz monarszej ostentacji. Za czasów Zygmunta Starego wciąż bowiem nawet w rezydencjach arystokratów i królów chętnie sięgano po tańsze zamienniki. Ale nie można tego było przecież zrobić w najważniejszym ośrodku władzy nad Wisłą. Ponieważ mamy dzisiaj dostęp tylko do wybranych ksiąg rachunkowych z okresu przebudowy Wawelu, nie da się w łatwy sposób zsumować wszystkich poniesionych kosztów. Na podstawie dostępnych danych profesor Fabiański, były wicedyrektor muzeum działającego na zamku, podjął jednak próbę określenia choćby przybliżonej, łącznej ceny pałacu. W przypadku luk w dokumentach przyjmował liczby odpowiadające okresom o zbliżonym natężeniu robót. Z jego analizy wynika, że wzniesienie skrzydła zachodniego, a więc domu królowych, mogło kosztować łącznie 19 200 florenów. Na budowę skrzydła północnego, gdzie mieszkali sami monarchowie, wydano 38 400 florenów. Natomiast na skrzydło wschodnie, jednocześnie największe i najnowocześniejsze, 53 750 florenów. Cały zamek kosztował w przybliżeniu 112 000 florenów. Podobnie jak przytaczane wcześniej pensje, liczby te można próbować przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. Należy jednak mieć na uwadze niedociągnięcia dostępnych metod. Budowa Wawelu trwała tak długo, że w międzyczasie znacząco spadła wartość pieniądza. Na najwcześniejszych etapach prac jeden floren mógł odpowiadać kwocie sporo wyższej niż 1000 dzisiejszych złotych. Pod koniec był równy już tylko 750 czy 800 złotym. Poza tym 16 stulecie było wyjątkowo osobliwym okresem w dziejach europejskiej gospodarki. Ogromnie rozjechały się wówczas ceny żywności i innych towarów. Nagle bardzo zaczął opłacać się handel płodami rolnymi, co stymulowało masowy rozwój szlacheckich folwarków. Ceny produktów rzemieślniczych i materiałów budowlanych oraz pensje rosły wolniej niż ceny zboża, chleba i mięsa. To zaś sprawiało, że pozarolne przedsięwzięcia były tańsze niż w innych epokach. Wyłącznie w przybliżeniu można stwierdzić, że przebudowa skrzydła zachodniego wiązała się z wydatkiem równowartości 19 milionów złotych z 2022 roku. Skrzydło północne kosztowało ponad 38 milionów, natomiast największe i wznoszone od zera skrzydło wschodnie wraz ze ścianą parawanową, o której mówi się też, że to skrzydło południowe, łącznie aż 67 milionów złotych. Cała budowa pochłonęła odpowiednik 124,8 miliona złotych. To jednak kwota obejmująca tylko okres do roku 1536. Kolejne miliony trzeba było wydać na usunięcie skutków niszczycielskiego pożaru, który wówczas poważnie uszkodził kompleks pałacowy. Warto rzucić okiem na kilka porównań. Przebudowa letniego pałacu w pobliskich podkrakowskich Niepołomicach kosztowała odpowiednik 22 milionów naszych złotych. Z kolei w stuleciu XIV, za czasów Kazimierza Wielkiego, wzniesienie jednego dużego zamku oznaczało wydatek na poziomie około 35 milionów dzisiejszych złotych. Na tle innych polskich inicjatyw Wawel był, co tu dużo mówić, bardzo drogi. Nieporównanie większe pieniądze wydawano jednak na wojny. Natychmiast po przejęciu władzy Zygmunt Stary był zobowiązany wypłacić żołnierzom zaległy żołd w kwocie 200 tysięcy florenów. Niemal dwa razy większej niż ta, którą przez wszystkie kolejne dekady pochłonie wznoszenie Wawelu. Także wojna z krzyżakami, prowadząca do sławnego hołdu pruskiego, kosztowała dużo więcej niż pałac nad Krakowem. Koszty pracy w wieku XVI były niskie, a materiały, nawet najwspanialsze, relatywnie tanie. Przynajmniej jeśli porównamy je z dzisiejszą drożyzną. Obecnie podobne dzieło architektury musiałoby kosztować setki milionów, jeśli nie miliardy.
Wystarczy stwierdzić, że kiedy na początku XXI wieku litewskie władze zdecydowały się na odbudowę renesansowego pałacu w Wilnie, projekt pochłonął ponad 100 milionów euro. A przecież wzniesiono tylko stylizowaną atrapę, nie zaś prawdziwy pałac olśniewający iście monarszym luksusem. Jeśli temat Was zainteresował, dużo więcej szczegółów znajdziecie na kartach mojej książki Wawel Biografia. A poza tym oczywiście polubcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał i już wkrótce czekajcie na kolejne materiały.